Bratku. No siema, co tam? Odwieździłeś? Jesteś tam taksówkarzem? Nie, ale sobie tak przyjeżdżałem, gdzie stoisz, to cię podwiozę. A ile bierzesz za kurs? Za darmo. Ale nie, to chcesz mnie wyruchać chyba. Nie no, co tu wsiadać, ciekawe jak mogę płacić. Ale to nie jest kawałek, nie? A gdzie chcesz jechać? No bo jestem ze wsi. Mam krowy. Na farmę. Na farmę, no, jeleni. Podwiózłbyś mnie? A no to cię mogę... No jak chcesz, musisz wsiadaj. Z przodu czy z tyłu mam usiąść? A gdzie chcesz? Z przodu usiądę, bo z tyłu tak w taksówce. To zaznacz mi ten GPS-ie, wklepnij, to cię podwiozę. Jedź na wieś. Gdzie na wieś? No za miasto. Ci pokażę. Taki garaż kupiłem, wiesz, na wsi. I krowy tam trzymam. Garaż kupiłeś? No i mam tam krowy. O. I jestem dostawcą sera, wiesz? A ty czym się zajmujesz? Czego jesteś dostawcą? Sera. O. A ty czym się zajmujesz? Ja na taksówce czasami pracuję, teraz akurat jestem poza pracą. Oj, po prostu chciałeś się przejechać, bo ci mało roboty, tak? Tak, jeszcze dodatkowo poza pracą, no. Ty, bo ja... Kurczę, na twoim GPS-ie to ja nie pamiętam, gdzie to jest. Musisz na nich chyba popatrzeć, dobra? Nie będzie cię wkurwiało, że se klikam? Dobra. Co? Nie będzie cię wkurwiało, że se klikam? Nie no, klikaj. A ci się zawiesza ten GPS. Nie myślałeś o tym, że sobie kupi jakiego TomToma? Nie no, dobry jest. A słuchaj, takie pytanie mam, bo to ja... Masz twój jeleń. To nie mój, to bydołka jest. A słuchaj, znasz jakąś dziewczynę? Znam, a jaką konkretnie chodzi? No taką, co ma serce i tętno. To taki nie znam. Czyli nie znasz. A jaką znasz? Taką, która nie ma serca i tętna. Czyli sukę. No. Kurde, słuchaj, a jak długo ją znasz? Znaczy już nie znam właściwie. Ale co, umarnęła? No, można tak powiedzieć. Ale k czemu? Obraziła się, już poszła gdzieś w inną stronę. Ale... ty byłeś jej chłopakiem czy kumplem? Chłopakiem. I normalnie uprawialiście seks? No. To... jak było? Super było. I a czemu się skończyło? Się obraziła. Ale dlaczego się obraziła? Ale wiesz, byłeś słaby w seks? Sama nie wie, o co się obraziła. Aha, powiedz mi, gruba była czy chuda taka kobieta? Chuda modelka. Modelkę? Nogi. No modelki Szczuwa. Są głupie, nie? Modelki są głupie. Modelki to są takie pudle, takie. Jakby modelka była psem, to by była pudlem, wiesz? Głupie są takie. Są takie pudelki, no mądra nie była. U mnie na wsi na to mówią słoik na spermę. No i... tylko pamiętaj, żebyś nie zalał, bo potem jeszcze będziesz wychowywał głupie dziecko.
Pudelki małe, no. No, nie, nie ma co. A słyszałeś o tym gościu z Sandy, nie? Co miał taki? Amstaffa, nie? A no, słyszałem. I kurwa ten, wypożyczał, żeby se sąsiad ruchał i go kurwa zamknęli. Biedny Amstaff, zakochany w oknie siedzi ten. I patrzy, i szlocha. Jak chcesz, to sobie zatankuj, na mój koszt wszystko. Nie, ja mam pół baku, dobrze jest. No ale co, myślisz, że to jest jakieś kczone paliwo? Przecież tu nawet kurwa nie ma księdza. Co ty masz kurwa za kota? Co? Co ty masz kurwa tam za kota? A to mój plecak tam z tyłu leży. Aha, mówię, kurwa się nie rusza, kota zabił? Dziękuję za to... Czyś ty kurwa debilko pojebana jesteś? Kurwa! Wyrucham twoje zwłoki debil... O ty kurwa! Ła! Ła! Kurwa, ła! Ty głupia pijana kurwo ty! Co jest kurwa z tym NPC-tem? Chodź tu kurwa Shiro! Kurwa, suko, jebana po brzuchu dla dychy, kurwa, byś jeździ, pojebało cię, pizdo głupia? Gdzie kurwa jesteś? Gdzie? Makarena! I kurwa ten łeb kanciaty! Nawet nie prostałem, leżeć! Leżeć powiedziałem! Leżeć! Gdzie spierdalasz, kurwo? I podcinka! Zabawnie było, kurwa, dychę rozjeżdżać? Pfu! Ej, czekaj, muszę tatuaż zrobić. Mi się podoba ten serwer. Tu trochę słabe RP jest, ale ogólnie jeśli chodzi o mechanikę tego serwera, to jest jeden z najlepszych, na jaki grałem. Łe! Ało! Kurde! Nienormalny kościu! Kurwa, ale mnie boli, chyba lędźwiowy mi... Dysk mi w lędźwiowym wypadł, oła! Gdzie on jest? Oła! Witam panów! Oła! Muzyczkę puścić w tle, czy nie? Dzień dobry! Myślę, że mały wypadek był. Jaki wypadek? Czy są jakieś osoby ranne, poszkodowane, ja, potrzebujące pomocy? Całą dupę mam siną. Ojeju, to bym powiedział, żeby pan usiadł, ale to tak jak dupa boli. Tak. Ale mam maść na ból dupy w domu, to ja se przesmaruję i przejdzie, ale mieliśmy wypadek. Jechałem na policję złożyć zawiadomienie, bo mi krowy ukradli. Jasne. Ale już je znalazłem, tylko nie mogę ich przetransportować, no bo on mi je wyprowadził z garażu i potrzebowałem właśnie jakiegoś auta z policji, żeby mi pomogli je przetransportować. Jasne. I chłop na pełnej, tu chyba ze 700 leciał, no. No bo z górki. I zostaliśmy wezwani tutaj w celu. Wypadek, wjechał nam w dupę. Błona pękła w tym aucie tu. Jest gdzieś sprawca tutaj? Spierdalał! Na motorze? A, uciekł. Białym autem, proszę pana. Ja mam jakieś nagrania z samochodu, z kamerki schodowej, czy nie bardzo? Albo tablicę rejestracyjną. Nie, kamerki. Pani rudowłosa, dobra i kochana, to i auto to jest... wartości kamerki internetowej, to się nie opłaca tu montować. A z telefonu jakoś pan nie ustawiał na przykład ten... żeby nagrywało coś, cokolwiek. Nie, bo akurat przeglądałem Tindera i w ogóle chyba panią widziałem. Nie, pan... A nie. Na Tinderze podobna rudowłosa była. Co? Tylko miała trzy warkocze, a to już mniejsza. Trzy warkocze.
No a to na Tinderze, nie. To... Przywarkoczowa, tak, kojarzę. No, ona tam pisała, że lubi przyjechać do domu, obejrzeć Netflix. Coś tam jeszcze. Nieważne, co robimy z tym sprawcą? No, notatkę wystawimy odpowiednią, tylko kurczę, no nie wiadomo, za kogo wystawić tą. Biały samochód, no wszystkich my się nie możemy ścigać. To szybki biały. Biały samochód, ale sportowy sedan. No, sportowy był. Robił... Dobra. Naprawdę, chyba Tumik miał Akrampowicza. A kierowca tego samochodu, może przypatrzył się mu pan? Jakieś cechy charakterystyczne? Azjata, Afroamerykanin, Europejczyk? I miał szybką koszulkę miał. Szybką koszulkę. Czerwoną. Nie, pomarańczową. A, dobra. To znaczy, że czerwony był szybki kolor. No, ale ten ma wersję deluxe. Wersja deluxe. Nie była pani teraz w Kropie? Są trzy rodzaje szybkich koszulek. Powie mi pan o nich. Czerwony, pomarańczowe i w kratkę. Pomarańczowo-czerwoną. I I zależy jaką pani kupi, tak pani jest szybka. Okej. Dlatego ja podczas stosunku z moją żoną, której nienawidzę serdecznie, ściągam koszulkę, żeby było dłużej. Przy stosunku myślałem co innego się ściąga, ale... Nie, ja koszulkę ściągam, bo w czerwonej dwa ruchy i wie pan, nie? Inwestuje 3 złote i 69. Nie będziemy kończyć przy pani tutaj. Nie, bo mnie wysłałeś! No dobrze, no to co? Z naszej strony to chyba tyle. Notatkę sporządzimy. Białe, szybkie auto, sportowe. Chłop, kierowca, również szybki. W szybkiej koszulce. Auto. Dobrze. Jeszcze pański dowód byśmy poprosili. Okej. Okay. Gdzieś tu miałem. Byśmy wiedzieli, z kim mam do czynienia, no nie? Żeby w razie czego do kogoś się zgłosić. Znowu niewinnych obywateli zatrzymują. Tak to jest. Nie. Tutaj panowie sami wezwali. Ostatnio pani chciała mnie brać na ten... Albo wie pan... komendę, tak, pamiętam. Przepraszam, ale tak mi też głupio z tego powodu. Wywróciłem się na motorze i od razu, że na komendę mam z panią jechać, bo strzelałem do kogoś niby. Nie, bo wie pan, po prostu ja nie widziałam sprawcy i oni się nie widziałam, kto przyjechał. Jak widać, tak. To przepraszam pana bardzo za tą akcję. Chyba a, teraz przepraszam. Zgadza się, tak przepraszam. Pana przepraszam, a chyba nie było słychać. Kobieta nigdy chłopa nie przepraszam. Już nie chcę z panią rozmawiać. W związku. Ho, na to dziwne. A ja nie. Dobrze, no. Ja proponuję pani zmienić chłopaka na mnie. Co pani powiedziała? To nie jest mój chłopak. A! To pani, pani mówiła, że chce pani ze mną chodzić? Nie. Nie mogę, mam żonę jeszcze. Jeszcze ja się mam męża, więc wie pan. No a jak mi się żona wyprowadzi, to co? To się pani wprowadza? No, nie musi za czynsz pani płacić, ja zapłacę. Nie no. Ja mam dwie krowy, ja wyżywię rodzinę. Ale przecież jedną panu chyba ukradli, tak? No nie, dwie zajebali. Tą nastolatkę i krasolę. Nie jednej. No nie, ale wiem gdzie są. I można je odebrać. Pojedziemy je odebrać? No, nie mamy odpowiedniego auta. I uprawnień do przewozu bydła. No jak, bandytów wozicie to krowy nie zawieziecie? Niby bydło to samo, a jednak inne. A jedno mam pytanie. Co my mamy zrobić z tym autem zepsutym mocno? Poturbowanym. Autem, ale on nie odpala? Nie. O kurczę. Mamy jakiś chyba zestaw narzędzi w bagażniku, może coś by się udało. Ja się boję, że korbowód tłok wypchnął. Ale... A, no to silnika tutaj nie będziemy wyciągać. Po skończeniu interwencji. Dobra, jedziemy, bo mamy... Jasne. Ale jak jedziemy? Panu. A ja mam tu zostać z tym autem? Ja mnie plecy bolą, nie możecie mi pomóc go przepchnąć. Zerwać mechanik. A, no to przepchnąć możemy pomóc. Pani nie musi, pani może popatrzeć. Czy pomogę? To ja popatrzę. O, pomógł mi, ale mnie tak boli. O. Oho! To jest kurwa to! Witamy 1400 osób, przywitajcie się ze wszystkimi! Siemanuny!
Bardzo dziękuję. Uszy. Możecie wezwać mechanika? O, już panu się siano skończyło na koncie. Darmowe SMS-y, bo ja mam w Orange, nie?